Annuncio vobis gaudium manium <try> Abemus papam cel misyjnej działalności. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 10 maja 1995 roku. Kontynuujemy nasze rozważania rozpoczęte w poprzednich katechezach na temat zastrzeżeń i wątpliwości wysuwanych wobec działalności misyjnej, a zwłaszcza jej roli ewangelizacyjnej. Niektórzy dopatrywali się w działalności misyjnej próby narzucenia innym własnych przekonań i wyborów. Co stoi w sprzeczności z pewną koncepcją współczesności, traktującą absolutną wolność myśli i osobistego sumienia jako trwałą zdobycz. W tym ujęciu działalność ewangelizacyjną należałoby zastąpić dialogiem międzyreligijnym, polegającym na wymianie poglądów i informacji, w której każda ze stron przedstawia własne credo i wzbogaca się. Poznając myśl drugiej strony, nie troszcząc się o ewentualne wyciągnięcie wniosków. Konsekwencją takiej postawy byłaby w przypadku chrześcijan rezygnacja z wprowadzenia niechrześcijan na drogę Ewangelii, powstrzymywanie się od zachęcenia do nawrócenia i pomagania w nim oraz wykluczenie perspektywy chrztu. Miałaby to być forma okazywania szacunku dla drogi zbawienia. Po której kroczy każdy człowiek, zgodnie z wychowaniem, jakie otrzymał, i własną tradycją religijną. Tego rodzaju koncepcja wydaje się jednak nie do pogodzenia z poleceniem Chrystusa skierowanym do apostołów i przekazanym Kościołowi oraz z autentyczną eklezjologią, na którą się powołuje Sobór Watykański II, by ukazać niewątpliwą konieczność misyjnej działalności. Są to prawdy podstawowe. Bóg pragnie zbawienia wszystkich. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako że nie ma w żadnym innym zbawienia. Do niego więc, poznanego przez nauczanie Kościoła, wszyscy powinni się nawrócić i przez chrzest złączyć się z nim oraz z Kościołem, który jest jego ciałem. Sobór powołuje się na słowa Jezusa Chrystusa o zadaniu misyjnym powierzonym apostołom, z którego nie można rezygnować. On to, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, jednocześnie potwierdził rolę Kościoła, do którego musi się przyłączyć i w nim wytrwać ten, kto chce zostać zbawiony. Ta konieczność przyjęcia wiary, przepowiadanej przez Kościół jako droga do zbawienia, jest nie tylko wnioskiem teologicznym, lecz nauką objawioną przez Pana. Wynika z niej pilna potrzeba działalności misyjnej, polegającej na głoszeniu Ewangelii i udzielaniu chrztu, który zapewnia udział w komunii Kościoła. Ta tradycyjna nauka Kościoła ukazuje bezpodstawność i powierzchowność postawy relatywistycznej i irenistycznej. Wobec drogi zbawienia w religii odmiennej od tej, której fundamentem jest wiara w Chrystusa. Nie ulega wątpliwości, że trzeba wierzyć w istnienie tajemniczych dróg realizacji Bożego Planu Zbawienia wobec tych, którzy bez własnej winy nie mogą przystąpić do Kościoła. Jednakże te drogi nie mogą być powodem redukowania lub porzucania działalności misyjnej. Na ten temat Sobór wypowiada się w sposób następujący. Chociaż więc, wiadomymi tylko sobie drogami, może Bóg doprowadzić ludzi, nieznających Ewangelii, bez własnej winy, do wiary, bez której niepodobna podobać się Bogu, to jednak na Kościele ciąży konieczność i równocześnie święte prawo głoszenia Ewangelii, a wobec tego działalność misyjna tak dziś, jak i zawsze, Zachowuje w pełni swą moc i konieczność. Sobór wyjaśnia przede wszystkim racje eklezjologiczne tej mocy i konieczności odnoszące się do życia wewnętrznego Kościoła. Poprzez działalność misyjną, ciało mistyczne Chrystusa nieustannie gromadzi i kieruje siły do własnego wzrostu. Członkowie Kościoła pod impulsem miłości pragną podzielić się z wszystkimi ludźmi, dobrami duchowymi. Tak teraźniejszego, jak i przyszłego życia. Bóg doznaje chwały, ponieważ dzięki tej działalności ludzie świadomie i całkowicie przyjmują Jego zbawcze dzieło dokonane w Chrystusie. W ten sposób urzeczywistnia się Boży plan, któremu poświęcił się Chrystus, aby cały rodzaj ludzki utworzył jeden lud Boży, zrósł się w jedno ciało Chrystusa. I scalił się w budowie jednej świątyni Ducha Świętego. Działalność misyjna odpowiada w pełni planowi stwórcy, ukazanemu przez tradycję patrystyczną, do której odwołuje się sobór watykański II. Wypełni się on kiedy wszyscy uczestnicy natury ludzkiej, odrodzeni w Chrystusie przez Ducha Świętego, będą mogli w oglądaniu chwały Bożej jednozgodnie mówić Ojcze nasz. Ale jednocześnie ewangelizacja odpowiada najgłębszym pragnieniom wszystkich ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie i można by powiedzieć nieomal instynktownie, poszukują Boga braterskiej zgody, pokoju i życia wiecznego. Działalność misyjna ma to wszystko właśnie na względzie. Pośród podstawowych aspiracji człowieka, które działalność misyjna Kościoła ukazuje w świetle Chrystusowego objawienia, jest poznanie prawdy o samym sobie i własnym przeznaczeniu. Sobór mówi: Ukazując Chrystusa, Kościół tym samym objawia ludziom autentyczną prawdę o ich stanie oraz ich pełnym powołaniu. Chrystus jest bowiem źródłem oraz wzorem tej odnowionej, przenikniętej braterską miłością. Szczerością i duchem pokoju ludzkości, której wszyscy pragną. Chrystus i Kościół, który daje o nim świadectwo przez głoszenie Ewangelii, stoją ponad wszelkimi partykularyzmami rasowymi czy narodowościowymi i dlatego nie mogą przez nikogo i nigdzie być uważani za obcych. Trzeba w tym miejscu powtórzyć to, co podkreślaliśmy już wielokrotnie. Prawda Ewangelii nie jest związana z jakimś szczególnym narodem czy kulturą. Jest to prawda Chrystusowa, oświecająca każdego człowieka niezależnie od tradycji czy rasy. Z tego też powodu trzeba ją głosić całej ludzkości. Chrystus sam jest prawdą i drogą, które głoszenie Ewangelii uprzystępnia wszystkim. Możemy zakończyć dzisiejszą refleksję. Stwierdzeniem, że również w naszych czasach potrzebne są misje i działalność misyjna, jako konkretna realizacja misji Kościoła, przepowiadającego Chrystusa, wcielone słowo Odkupiciela Człowieka. Istotnie, poprzez działalność misyjną, Kościół wspiera zbawczą mocą Pana Jezusa integralnie pojęte dobro człowieka, trwając w oczekiwaniu i przygotowując się do jego ponownego przyjścia na świat. Weschatologicznej pełni Królestwa Bożego. Mówiąc o misjonarzach, można dziś jeszcze powtórzyć to, co powiedziano o Pawle, który przybył do Rzymu jako misjonarz. Przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym. Od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie. W powyższym fragmencie Dziejów Apostolskich mowa jest o spotkaniu z braćmi wspólnoty żydowskiej w Rzymie. Wówczas to jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. Apostoł jednak podjął w sposób ostateczny swoją wielką decyzję: Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do Pogan, a oni będą słuchać. Możemy powiedzieć, że owego dnia zaczął się w Rzymie, w domu wynajętym przez Pawła, nowy etap dziejów chrześcijaństwa, dziejów wiary cywilizacji oraz wartości ewangelicznych, dziejów zawsze bogatych i owocnych dla dobra ludzkości.